Niesamowity Piotr z New York Bydgoszcz. Już po raz 12 na moim kanale i po raz ostatni w tym tygodniu. Ale spokojnie, nasz niesamowity Piotr z Bydgoszczy znów pojawi się w kolejnym tygodniu. I tym razem już chyba nasz Piotr z Bydgoszczy zawalczy z Misterem Lee. Zaczynajmy walczyć. Nic nie robiłem z tych. Te badania, nie wiem kiedy zrobię. Mi się naprawdę będzie ściany, bo tak mi się nie zrobił tych badań. A te wersje zrobię, to bym akurat, nie wiem, jutro zrobię, tak, bo jutro nie nagram filmu, to i to samo zrobię. W niedzielę nagram film. W niedzielę, no i tak, to robimy, tak, dokładnie. Jeżeli to samo zrobię, te wersje wszystkie. No dokładnie. To ja, znaczy to na mojej planszy. Znaczy, te same już gacie, już czwarty raz. Mam pomysł, na jakie mogą być dwa gacie na kolejnym tygodniu i następnym tygodniu. No, a w ogóle mi się śniło, że już wtedy skończyłem, co? No jednak nie. Psst. Yuri, masz jakiś trop co do lokalizacji Martina Lee? No, Mr. Lee. Mamy nagranie od mężczyzny z kawiarni. Wygląda na to, że po kraksie wsiadł do czarnego sedana. Czarny sedan, świetnie. Daj mi skończyć. Znamy fragment rejestracji, a jeden z patroli znalazł czarnego sedana z pasującymi blachami na parkingu koło Canal i Hudson. Dobry z ciebie gliniarz, Yuri. Lecę. No idziemy zawalczyć z Misterem Lee. Spidermanie. Halo? To działa? Doktor Michaels? Skąd pan dzwoni? Pożyczyłem sprzęt Sable. Słuchaj, od tych diabła wypuszczą pewnie w tłocznych miejscach. Na lotniskach, dworcach, stacjach. Rozprzestrzeni się jak pożar. Dlaczego Oscorp produkuje broń biologiczną w mieście? Nie powinni tego robić w jakimś bunkrze? Oddech diabła jest ważny dla Normana. Ma na jego punkcie obsesję. Łamie praktycznie każdy przepis federalny i stanowy, ale on ma to gdzieś. Jeśli to wyjdzie na jaw, może zapomnieć o reelekcji. Reelekcja to pikuś. Odpowie w Hadze za zbrodnie wojenne. Dlaczego pan mi to wszystko mówi? Czy nie jest pan tak samo winny jak Norman? Jestem. Masz rację. Ale działania Lee mnie otrzeźwiły. Zbyt długo lekceważyliśmy ryzyko. Ufam ci, Spidermanie. Tylko ty chcesz postąpić właściwie. Proszę, ocal miasto od naszych błędów. A was tak sobie chodzisz w New York, na naszych Bydgoszczach i to nagle bomb Piotr przelatuje przed oczami, co nie? Tak, to było coś, że normalnie się stoisz, to nagle Piotr przelatuje przed oczami waszymi. Do końca. Yuri, chciałem cię zapytać, jak zespół Sable zapatruje się na nasze szczególne relacje? Są zachwyceni. Aż tak źle? Gdyby wiedzieli, jak chętnie dzielę się z tobą informacjami, cela w Rikers byłaby najmniejszym z moich problemów. Nie chcę cię narażać. Jeśli łatwiej będzie zerwać kontakty... Daj spokój. Miasto bardziej niż kiedykolwiek potrzebuje naszej współpracy. Walić Sable. Róbmy swoje. Dokładnie. Cię lubię. Nic cię nie ruszę. Żebyś okay. Wiedział. Walię Sable, ubijamy. Siema. Nie wiem, czy będziemy walczyć z Mr. Lee, ale myślę, że chyba będziemy walczyć Mr. Lee. Mówi Mary Jane Watson, zostaw wiadomość. Boże, ja wiem, co tu będzie trzeba robić. Nie, no nie, to ta bomba będzie głupia. No ta głupia bomba tu będzie. Nie umiem jej robić. Ja jej nie umiałem robić. Nie umiałem jej robić. Boże. Czyli jednak nie będzie walczyć. Znaczy może. Jak zrobię, to będzie walczyć, ale nie no. I właśnie. Mówił, że demony węszą za czymś na Grand Central. Czego można szukać w takim miejscu? Do tego właśnie momentu zakończyłem tą grę. Zadzwonić do Petera i powiedzieć mu, co robię. Chociaż nie. Na pewno kazałby mi wrócić do domu i siedzieć przy laptopie. Rozejrzę się tutaj i dam mu znać, jak coś znajdę. Nie wiem, czy będę walczył z Mr. Lee w tym odcinku. No i żeby chokał moje bomby. Nie wiem, czy. Dystrybutor mikrobów Gaia uwalnia do atmosfery specjalnie zmodyfikowane mikroby, sprawiając tym samym, że... Ta głupia bomba to jest. To bomba głupia. O, Mr. Lee. Pan Lee? Pan skurwysyn. Będzie lepiej dla wszystkich.
jeśli zachowacie spokój i zrobicie, co każe. Policja! Tutaj! Nie! Ej, jednak dobrze, dobrze doszłem. Do w ogóle doszłem do w ogóle dobrego momentu, doszłem w ogóle. Ja w ogóle doszłem do tego momentu dobrze. Gabinet burmistrza. Poproszę z panem Osbornem. Kto mówi? Człowiek, którego szuka. Jego koszmar. Masz być na stacji Grand Central za pół godziny. Tylko ty. Albo poleje się więcej krwi. I zmiachł telefon. Ej, ty, ja dobrze w ogóle doszłem w ogóle. Przypadkowo. Coś tu musiałem pominąć, mi się wydaje. Zamierza wypuścić oddech. No tu ja chcę zhakować to. Nie zrobi tego, dopóki nie zjawi się tu Norman Osborn. Czekaj! Lee musiał to zaplanować. Chce zrzucić winę na Normana i zmusić go do wypuszczenia oddechu diabła. Całkiem sensowny plan na jego pokręcony sposób. Dobra, jestem. Wchodzę do hali dworca. Powinienem na coś uważać? Proszę, nie krzywdź nas. Całą okolicę patrolują drony. Spodziewał się, że przyjdziesz. Spoko, jestem w systemie wentylacyjnym. I ty będziesz lepszy moment, nie? Uspokójcie się. Na południowym zachodzie. Już lecę. To będzie fajnie pod sufit podjeżdżał. A jest Piotr, rokowy Piotr. Podgosz. Jak podejdę bliżej, drony mnie zauważą. Cholera, gdzie jest Widzisz tam, który patrzę? Obsługuje drony. Dasz radę go zwinąć? Tak. Jeśli ich czymś zajmiesz i nie dasz się zabić. Jestem gotów. Powiedz kiedy. Dobra. Jestem gotowa. Uwaga. Misia słało ma. No to było dość łatwe. I wszyscy poleźli. Dobra, idź. Co, jak mi się ta bomba uda? To będzie dobrze. Ciebie, mińczaka. Szamtam w inszu. Czekaj! Uspokójmy się wszyscy. Ty! Porbanie! Jestem reporterką. Mam bezpośredni kontakt z burmistrzem. Mogę sprawić, że się tu zjawi, kiedy trzeba. Jak? Najpierw zostaw go. Co mnie popychasz, jesteś śmieciu ty. Czarnuchu jeden ty.
Nie mogą mnie zobaczyć. To on sobie po prostu poszedł, co nie tak o. Dobra. Mogłeś wnieść dla niej wejść? Mogłeś wnieść. Drony, schowaj się! Masz jeszcze ten tablet? Tak. Lepiej się sprężaj. Dobra, dam radę. Dawaj, dawaj. Mission Impossible! Udało się! Świetnie, a teraz się stąd zabierzemy. A co z oddechem diabła? Wrócę po niego. Nie, partnerstwo, pamiętasz? Pokłócimy się później. Jeśli im nie pomożemy, mogą zginąć. Ale ty też. Nie pozwolę na to. Nie. Sama się w to wpakowałam i sama z tego wyjdę. Jak to sama się w to wpakowałaś? No i chuj. Nie podoba mi się to. Za dużo ich. No to się ich pozbądźmy. Po cichu. Nadal są za blisko. Nadal się widzą nawzajem. I pod dachem. Teraz. I pod sufit, dokładnie. Trzeba się ominąć. Wyszłem drugą stroną, by obejść to z boku. I grupę. Postaram się ich rozdzielić. Odejść w boku. O, działaś się. Obeszłem w boku. Ja obszedłem wokół tego. Bierz go. Ja odeszłem w wokół. By pójść potem. Nie wierzę w to. Już. No nie, nie. Na końcu, że tu po sufit gdzieś to wchodzi, a tutaj jednak jest dobrze. O, walizka. MJ, wiedziałaś, że Lee tu będzie? Nie zupełnie. To znaczy? Czułam, że coś się wydarzy, ale nie coś takiego. Dlaczego nie powiedziałaś? Myślałem, że jesteśmy partnerami. Partnerzy sobie ufają, Peter. O czym ty mówisz? Ufam ci. Tak, kiedy siedzę sobie w domu z laptopem. Daj spokój. Możemy wrócić do ratowania miasta? Nie. Nie przyspieszyć proces regeneracji ludzkiego ciała. Oskorp oszczędza wydatki, ratuje ci życie. Załatw go! Dokładnie tak było. Dobra, idźmy dalej, masz. Ty nie wiem, czy będę walczył z Lee. Znaczy, chyba potem. Potem będę walczył z Lee. Bo to można hakować. Nie wiem, co to jest. Może nie wiem, czy bombę zrobię, bo ja wiem, że mi się tą bombą w ogóle nie wychodziło. Może mi się tą bombą w ogóle nie wychodziło. Załatw go. Bierz go.
Nie zauważyłem, a to jest bomba? Nie. To jest ta bomba? Nie, tu. W dupie! Muszę go wyminąć. Jestem gotów. Włączyć timer. No i to nie lubię i to będzie na pewno timer. Boże. Odciągnij ich. Ja zajmę się oddechem diabła. Wiesz co robisz? Mamy pierwszą miniaturkę. Ale nigdy wcześniej mnie to nie zatrzymało. Mamy pierwszą miniaturkę, dobra. Co widzisz? Widzę cztery kable. Dwa niebieskie. A, dobrze. Niebieski jest połączony z baterią. Żółty z wiatrakiem. Przy czerwonym jest mały wykrzyknik. Ten napsik. Najpierw musisz odłączyć przewody od baterii. Znajdź drugi koniec przewodów i odłącz je tam. Okej. Odłącz kable od baterii. O mój Boże, co ja... No tak. Odłącz przewody od baterii. Ale bajze... Jezu, ja tego nie umiem robić, bo to jest tak głupia bomba, że nawet nie wiem, jak mam to namierzać tego w ogóle. Ja pierdolę. Dobra, co widzisz? Widzę cztery kable. Dwa niebieskie, żółte i czerwone. Zobacz, skąd wychodzą przewody. Powinny być oznaczone różnymi... A, dobrze. Niebieski jest połączony z baterią. Żółty z wiatrakiem. Przy czerwonym jest mały wykrzyknik. Dobrze. Najpierw musisz odłączyć przewody od baterii. Znajdź drugi koniec przewodów i odłącz je tam. Okej. Odłącz kable od baterii. Jezus! No po prostu nie wierzę, no! Nie lubię tej bomby. Ja pierdolę. Dobra, co widzisz? Widzę cztery kable. Dwa niebieskie, żółte i czerwone. Zobacz, skąd wychodzą przewody. Powinny być oznaczone różnymi kolorami. A, dobrze. Niebieski jest połączony z baterią. Żółty z wiatrakiem. Przy czerwonym jest mały wykrzyknik. Dobrze. Najpierw musisz odłączyć przewody od baterii. Znajdź drugi koniec przewodów i odłącz je tam. Okej. Odłącz kable od baterii. Odłącz przewody od baterii. Ale bajzel. Dobra, pierwszy wyciągnięty. Teraz drugi. Ja pierdolę. Ta bomba. Dobra, co widzisz? Widzę cztery kable. Dwa niebieskie. A, dobrze. Niebieski jest połączony z baterią. Żółty z wiatrakiem. Przy czerwonym jest mały wykrzyknik. Dobrze. Najpierw musisz odłączyć przewody od baterii. Znajdź drugi koniec przewodu. Dobra, pierwszy wyciągnięty. Teraz drugi. Co? Na liczniku jest nagle 30 sekund. Bomba wykryła przerwanie obwodu. Co dalej? Wiatrak? Tak, i ostatni, ale musisz się... Boże! Kur... Nienawidzę tej bomby, no! Dobra, co widzisz? No, bo fajnie. A, dobrze. Niebieski jest połączony z baterią. Żółty z wiatrakiem. Dobra, pierwszy wyciągnięty. Teraz drugi! Co? Na liczniku jest nagle 30 sekund. Bomba wykryła przerwanie obwodu. Co dalej? Wiatrak? Tak,
i ostatni, ale musisz się... Dobrze, to teraz czerwony. Jest! Udało ci się! Tak. Teraz wydostańmy stąd ludzi. Trzeba mi się pajęcza pomóc. Gotów? Modało się, nie się... Dobra, utoruję drogę! Dobra. Oj, trzeba walczyć z tym lid, dobra. Zrobi się! Dobra, trzeba być walczyć z Mr. Lee. Muszę uważać, bo zakładnicy ucierpią. A co to po cichu muszę zrobić? Tego się nie spodziewałeś. Dlaczego Lee chce tak terroryzować Nowy Jork? Może ten gruby. Dobra, MJ, pora ruszać. Przyjęłam. Jeszcze bomba. Spadę drony, wiadomo. MJ, jesteście na zewnątrz? Dobra robota. Hej, Pete. Tak? Musimy pogadać, kiedy będzie po wszystkim. No, zgadzam się. Ale najpierw znajdźmy Lee i skopmy mu tyłek. Współczuję każdemu, kto nadepnie MJ na odcisk. Ciekawe, czy ja też to zrobiłem. Uwaga, ciekawostka! Wiecie, że Grand Central ma największą piwnicę w Nowym Jorku? Nieźle, co? Można by tam wcisnąć pół mostu brooklińskiego. Ha! Zgadza się! Dziś już takich nie robią! Klasyczna nowojorska zaradność! Nie mam tak mówić żarze podczas walki, nie? To jest... Dobra, mógłbym tak gadać cały dzień, ale muszę powstrzymać waszego stukniętego szefa, zanim zniszczy całe miasto. Pora kończyć. No przecież ja mam te gadżety, ja ich w ogóle nie używam, nie? Co to jest? Mityczna. Dobra, nie będzie. Nie wiem, jakoś do gigawgale sobie zrobiłem. I planuję uciec pociągiem. Nie mogę mu na to pozwolić. Okej, mam metreczkę. Wejście na peron jest otwarte. Tam pewnie jest Lee. Ja tu dużo!
się będzie walka z Mr. Lee. Mamy walkę z Mr. Lee. Nareszcie. Sorry za obsługę. Ten typ tak ma. Mamy córkę. Mamy córkę. Dlaczego to w ogóle robisz? Spłacam pewien stary dług. No, mam pierwszą fazę. On ma chyba 3 fazy, jak nie więcej. Jesteś chory. Pozwól sobie pomóc. Ale mi jebnął. Mam córkę. Mam to w tą chyba. Ale nie tym razem. Nie tym razem. Nie chcę zrobić ci krzywdy. Nie zrobisz mi krzywdy. To już nie muszę. Mam córkę jak długo, bo mam trochę jak jedno. O, ale podpieściło cię. Ej, Shocker był trudniejszy. Otli. Nie ma hamulców? Żaden problem. No. Ach, ostatnim razem zadziałało. Yuri, na 42 nadal trwają roboty? Tak, będzie zamknięta jeszcze przez miesiąc. A co? I jeb metrą, jeb! O, chyba padłeś. Bomba była gorsza od tego Lee. Następna stacja, więzienie. No. Rokowy Piotr jest zbyt gorszy, ważny jest Mr. Lee. W metrze, jak zmieszczę. Tak, dokładnie. O, ale jak pójdzie, wszyscy widzą, naraz, tylko potem będą walczyć w duecie. Więc no. Ciekawe będzie, ale to jest nie, za jakieś 50 chyba nie będzie. Zabrać to do laboratorium. Jedziemy!
Co kto? Yuri? Mówi Mary Jane Watson. Zostaw wiadomość, a oddzwonię, kiedy tylko będę mogła. Hej, to ja. Daj znać, to pogadamy. Czy to będzie przelana na pizzę? SMS-y się nie liczą? Ja tak chcę stać. Nie taki koniec! Okej. I jednak nie okej. Nad czym tu myśleć? No i wykwiła proszona księżniczka. O, tak myślisz? Może. Najchły. Idź zjedz se pizzę na pocieszenie. Okej. Ten, który uciekał. Udało ci się. Mister Lee pokonany. Mamy wszystkie. Co ty na to? Pięciu. Jak się czuję? A dużo masz czasu? Niewiele. Twoje heroiczne wyczyny to dla mnie masa papierologii. Ale dobra robota. Dzięki, Yuri. Tego mi było trzeba. Okej. Okay. O, będą nowe te gadżety. To są może ulepsze, jak mi w ogóle stać. Czekaj, co? Nowe. Zostać mi jeszcze. Co to w ogóle jest? No już. A to są jakieś nowe kostiumy chyba. Co to jest? Zabicie reaguje metal, który odbija pociska. To jest ten, z kim ten set. Z kim widziałem. Barakiety trzeba zrobić. Dobra, mamy. Dobra, i teraz zrobimy to wszystko i będzie. Przez te sprawy z Lee zaniedbałem moje miasto. Trzeba, żeby strażnik Spidey wrócił na posterunek. Zwiedzaj miasto. Porów wezwanie jedno z dwóch. Dobra, najpierw są te badania, zupy te gówniane badania. Nie lubię ich robić. Ale. Tym samym muszę zrobić, ale. No w ogóle misja to jest jakaś. A nie wiem, czy to nie jest z tymi nasadkami. No to to sobie już porobię to sobie już poza morka. Może jutro sobie porobię. Powiem tak. Mam ulubienie. Którzy późno kładą się spać, zapewne widzieli błyskające wczoraj w nocy na trasie światła. Niestety, nie dlatego, że któryś z kryminalistów trafił na krzesło elektryczne. Nie. Najwyraźniej ktoś w więzieniu wpadł na pomysł, żeby tamtejszy recydywista znany jako Elektro zapłacił za swój pobyt zamiast podatników. Jako, że jest on dobrym źródłem prądu, podłączono go do więziennej sieci. Okazało się, że Elektro nie chce współpracować. I więzienie trzeba było ponownie przepiąć do sieci miejskiej. Start, no tak. Moje ulubione zadanie. Teraz bądź ostrożny, Peter. Ta stacja analizuje niebezpieczne chemikalia, żeby wiedzieć, jak je zneutralizować, jeśli zaczną się rozprzestrzeniać. Co mam nadzieję, nigdy się nie wydarzy. O nie. Ktoś się włamał i ukradł lotne paliwo rakietowe. A zbiornik musi być pęknięty, bo wycieka. Według znacznika czasowego z monitoringu to było przed chwilą. Muszę je odzyskać. Róbmy to. To jeszcze prototypy, ale to dobry moment, żeby je przetestować. Ich czujniki wykrywają ślad chemiczny.
Lepsze to, niż żebym ja ścigał złodzieja. Jak się przestraszy i upuści hydrazynę, muszę znaleźć jakieś ustronne miejsce, z którego mógłbym wysłać Spider-Bota i nim sterować. To spoko akurat, to jest tylko wciąganie. Mikro ja nie tylko sprząta wyciek, ale też prowadzi mnie do złodzieja. Fajne. Złodziej ukrył się w tłumie. Rozproszę jej chwalą poddźwiękową. Nikomu nie zrobi krzywdy, ale jest strasznie wkurzająca. Na szczęście ta substancja jest niebezpieczna tylko przy długim kontakcie. Albo jak wybuchnie. No tak, co mogę robić? Może. Może jednak. O, Louvre francuski w New York. Roborek jest fajny, bardzo fajny robocik. A mogę przez chłop przychodzić, hech. Tu trop się urywa. Jest w tym tłumie. Ucieka! Muszę owinąć go siecią. Mam go. Teraz odzyskam paliwo. Spidey! Widziałem w telewizji, jak załatwiłeś miska! Mam. Teraz muszę tylko odnieść paliwo do stacji. Praktyczny ten Spider-Bot. Gdyby udało się zmniejszyć ich koszty, bardzo by się przydały. Ej, Spider-Manie! Ja zabierzę! Boże! Spider-Bot, dokładnie. A takie chemikalia to mogę robić takie. Chemikalia wróciły na swoje miejsce, wzmocniłem zabezpieczenia stacji i wysłałem Yuri nagrania obciążające złodzieja. Udany dzień! Akurat ta jedna stacja zarabiała na siebie. Nie powinno grozić jej zamknięcie, zwłaszcza teraz, gdy chemikalia są bezpieczne. Uda się do... O, właśnie, laboratorium Otto. Zobacz sobie to oto. No i jutro będę robił ten. To wszystkie, jeszcze to. To jeszcze zrobię. No i może gdzieś będą spoko, to mogę zrobić teren. Zobaczymy. Gdzie mam w ogóle iść? Okej. Zdaje się, że sytuacja jest pod kontrolą. Czas wysłać Petera Parkera do laboratorium. Zróbmy jeszcze ten jeden. Nie wiem, czy nie będą te łapy mechaniczne. Nie wiem, czy nie będzie dalszy jakby ciąg tych. Nie, jak to było? Ja już skończyłem to, bo będę dołóż nagrać tego filmu, ja tu skończyłem grać to. Ale teraz mi się to wyda. Wszystko to, co było, czyli po 12 odcinku, to było wszystko nowe. Pierwsze zachodzi, więc no. Więc no. Bo to wszystko to było, to przechodziłem ten. Znaczy nie wiem, czy to przechodziłem jeszcze jakiś, ale już zrobimy tą jedną misję. No i sumie na tyle z tego całego tygodnia z Petrowego z Bydgoszczy. I w następnym odcinku to nagram w niedzielę. Będą już nowe gacie Piotra z Bydgoszczu. No i będę sobie więc muszę jakoś to ogarnąć. Halo? Parker! W samą porę na... Dobra, tebe to... Świętowanie. Świętowanie? Zaraz. Gdzie ramiona? No właśnie, to będzie teraz to. Ale jazda. Jak pan... Śródczaszkowa sieć neuron. Prędkość neuroprzekaźników poniżej nanosekundy. I większa niż przesyłanie sygnałów w mózgu. A co dopiero do zewnętrznej protezy. Udało się, Peter. Nikt nam już tego nie odbierze. To świetnie. Nie, czy nie wiem, co praca nad siecią neuronową była kluczem. Ale jeszcze ich nie przetestowaliśmy, jest tyle niewiadomych. Działa jak marzenie. No chodź, zobacz.
Tak. O mój Boże, ja chyba wiem, że to będzie ten. O mój Boże. No tak. Jakoś to trzeba umieć. Pam, pam, pam. Powinno ją normować. Dobra, tak. Okej, okay, jeszcze to dobrze. Cholera, napięcie faluje. Nie wiem, czy to naprawię. Pięć, tego nie mogę. Mogę to usunąć jeszcze? Mogę. Dobra. No jeszcze jeden, Jezu. Niedobrze. Doktorze? Okej, zaczyna się chyba ten moment. Doktorze, wykryłem potencjalny problem. Patrząc dość długo, wszędzie znajdziesz problem. Ale fortuna sprzyja, śmiałko.
Czas pokazać światu, co osiągnęliśmy. Otto, sieć neuronowa nie wyodrębnia motoneuronów. To może wpłynąć na inne części mózgu, zahamowania, nastroje. Trzeba przeprowadzić więcej testów. Mam już dosyć tych testów! Po raz pierwszy w życiu nie czuję się jak nieudacznik. Czuję się sobą. Nie wiem, czy ten będzie się zrobić. Jest pan nieudacznikiem. Ale może dojść do uszkodzenia mózgu. Proszę. Spokojnie. Już wkrótce. Zostanę jeszcze. Naprawię błędy. Idź. Idź. Na pewno w porządku? Tak. No okej. To chyba... A nie, to jeszcze będzie. Zwalniam cię. Przenosimy się teraz na stację Grand Central, gdzie burmistrz Osborne składa oświadczenie dla mediów. Martin Lee jest już za kratkami. Zawsze dotrzymuje słowa danego mieszkańcom. Nowojorczycy wkrótce podejmą decyzję, która może zaważyć na losach naszego miasta. Oddając głos, pamiętajcie więc o tym, co zrobiłem. Jesteśmy bezpieczniejsi niż kiedykolwiek dotąd. Kłamca! I chyba tutaj zaczyna się powoli koniec tej jakby serii, znaczy nie powoli, jak jeszcze może 7 odcinków będzie tego, ale okej, okay, ale to będzie w kolejnym odcinku. Może do końca roku już kończą serię, nie obiecuję, no bo jak w listopadzie wejdzie jeszcze sezon karnetu, to wiadomo też. Okej! Okay. No i tyle. Coś jeszcze mam do roboty? I co by było? A idź. Sprawdzę co u Milesa. Hej, Pete. Cześć, Miles. Chciałem sprawdzić, jak się czujesz po tych nowinach o Lee. Słuchaj, jeśli nie będziesz chciał już tam pracować, May i ja zrozumiemy. Na początku myślałem, żeby odejść. Ale mój tata zawsze mówił, że bohater to po prostu człowiek, który się nie poddaje. To prawda, zakładając, że postępuję słusznie. Ja ci załatwiłem tę pracę. Nie chcę, żebyś to robił, jeśli myślisz, że to złe. Ci wszyscy ludzie nie są winni zachowania Martina Lee. Potrzebują pomocy, a ja im jej udzielam. Tata chciałby, żebym został. Myślę, że byłby dumny. Wiem, że tak. A i Miles, ja też jestem z ciebie dumny. Gdybyś chciał pogadać, to zadzwoń. Dzięki, Pete. Muszę lecieć. May wysyła mnie po artykuły biurowe. Nara. Okej. No to w następnym odcinku damy się do Fist. W następnym tygodniu. No to... I nowy gadżet. Mam nadzieję, że filmik spodoba. Widzimy się w kolejnym kolejnym. Trzymajcie się, bo i... Siema!